Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga, witam was na kanale Game Project. Dzisiaj kolejne projektowanie skinów, dzisiaj bez dedykacji. Wykorzystałem tam w sumie jakieś swoje pomysły, do tego kolorystykę pewnie taką już znacie, takie połączenie. Ale więcej o tym, jak już będzie stworzony przy teście na samym końcu, jak skin już będzie wyglądał w grze. Dlatego zapraszam na szybkiego speedarta, wtedy zobaczycie, jak skin powstawał od samego początku. Zapraszam do oglądania.
Dobrze, mamy zakończony kolejny skin. Nie wiem, jak moglibyśmy go nazwać. Czekam na wasze propozycje w komentarzach, jakby mógł się nazywać ten skin. Pewnie zwróćcie też uwagę, że no jakoś tam nawiązuje do barw Virtus'u. Ponieważ jest pomarańczowy, jest biały. Ale to akurat nie to miało, nie to miało być na celem mojego projektu skina. Bardziej chciałem się skupić na tych właśnie takich elementach jak kształty, zaostrzone elementy. Żeby wyglądał mniej więcej efekt taki, jaki chciałem osiągnąć, osiągnąłem. Jeżeli wam się oczywiście skin podoba, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, będzie tego więcej. No i pamiętajcie, wymyślcie jakąś nazwę na tego skina, a wtedy ja wrzucę do siebie na fanpage'a na Facebooku, jak będzie okładka. Do tego skina to zrobimy drugą okładkę, w której będzie już ten cały tytuł skina, tego, którego tu widzicie. Czekam ogólnie na wasze propozycje, mam nadzieję, że będą ciekawe i coś z tego wybiorę. Okej, i to by było wszystko. Widzimy się w następnym odcinku na kanale Game Project. Na razie, trzymajcie się, cześć!